Dalej. No kurwa, trzymaj się, panienko. Gadasz z nimi, zanim je zetniesz? Kurwa jego mać, dowcipniś się jeden znalazł. Gówno cię to obchodzi. Jak cię zaraz psem poszczuję. Spokojnie, po prostu byłem ciekaw, dlaczego rozmawiasz z drzewem. Ale w gruncie rzeczy to nie moja sprawa. Czekaj no. Szlak mnie trafia, bo przychodzą tu i szydzą z kurwy syny jedne. Ale widzę, że ty... No właśnie. Coś ty za jeden? Geralt, Wiedźmin. Więc ludzie śmieją się z ciebie, bo... Czekaj no. Ty jesteś Wiedźmin? Taki jak z legend i baśni Luisa Herrery? Taki sam? Ja to kurwa mam szczęście. Bo widzisz... Nikt mi nie wierzy, że to drzewo tutaj to zaklęta panienka Dafne z baśni. A ty mógłbyś ją odczarować. Nie jesteś aby trochę za stary na baśnie? Prosisz się o wpierdol, Wiedźminie. Chuja cię tam obchodzi, na co jestem za stary. Właściwie masz rację. Nie moja sprawa, w co wierzysz. No... To dobrze, że się rozumiemy. A na jakiej podstawie uważasz, że drzewo jest zaklętą dziewczyną? No słuchaj, to było tak. Przychodzę na wyrom z moim psem Morhoutem. Podchodzę do drzewa. Spluwam w łapy. Biorę siekierą zamach i tnę. A tu jak jucha nie chluśnie. Jak stałem, japa mi opadła. Ale nagle wie, toż to kropka w kropkę jak z historii o Dafne Garecie i Wiedźmie z Rysiej Skały. To z legend i baśni Herrery? No tak, kurwa! Wydanie drugie, poprawione in octavo. Znam tę historię na pamięć, bo mi je babka do snu czytała. Widzę, że od deski do deski, łącznie z kolofonem. Wiesz, naprawdę ciekawi mnie, skąd u ciebie to zamiłowanie do baśni? Zaraz. Nabijasz się ze mnie? Nie. Po prostu żyjemy w parszywych i zupełnie niebajkowych czasach. A kogoś takiego jak ty spotyka się rzadko. Ano, prawda, z tymi parszywymi czasami. Prawda. Więc tym bardziej trzeba pamiętać o baśniach. Babka zawsze powtarzała mi... Nie wiesz, jak postąpić w życiu? Pomyśl, co robił rycerz szachownicy czy szlachetna Alondra. Tak mnie wyszkoliła, że choćbym chciał zrobić inaczej, to kurwa nie potrafię. Rzucę okiem na to drzewo. Tylko ostrożnie. Dafne. Przysiągłbym, że w szumie liści słychać szloch. No i co? Czego się dowiedziałeś? Rzeczywiście krwawi. Najwyraźniej ludzką krwią. A kora w niektórych miejscach wygląda jak blizny przerostowe. Działa tu też magia, bo medalion wibruje jak szalony. Krew. Sądząc po kształcie plamy, trysnęła od strony drzewa. Rzeczywiście krwawi. Najwyraźniej ludzką krwią. A kora w niektórych miejscach wygląda jak blizny przerostowe. Działa tu też magia, bo medalion wibruje jak szalony. No i co? Czego się dowiedziałeś? Praca przy wyrębie szła pełną parą. Ale to dziwne, że wokół wierzby nie rosną inne drzewa. I co? Obejrzałeś drzewo dokładnie? Obejrzałem. Krwawi. I rzeczywiście wygląda niezwykle.
A nie mówiłem? Moja pomoc będzie kosztować. Ja tam prosty drwal jestem. Groszem nie śmierdzę. Spójrzże no trochę sceny. Zapłacę, ale tyle nie mam. Stoi! Jak odczarujesz panienkę, to zapłacę. Pomogę ci, ale najpierw muszę zastanowić się, od czego zacząć. Nie trzeba. Ja wszystko wiem. Panienka Dafne i rycerz Gareth kochali się aż strach. Jednak, aby stać się godnym ręki wybranki, Gareth musiał stawić czoła wiedźmie z rysiej skały. Gdy Gareth wyruszał na wzgórze, w dowód przychylności Dafne dała swemu rycerzowi chusteczkę. Ale on nigdy nie wrócił. Ano, nie wrócił. A ona stała tu i wyglądała go dniami i nocami. Aż wrosła w ziemię i stała się drzewem? Zastanawiam się, dlaczego. Noż kurwa, żeby tak doczekać tej pięknej chwili, gdy Gareth wreszcie zwróci jej tę chusteczkę. Taka jest bowiem moc tęsknoty, no i siła miłości. Czyli musisz udać się na rysią skałę i znaleźć sposób na odczarowanie Dafne. Dam ci moją książkę z baśniami, żebyś doczytał szczegóły i... Powodzenia, Wiedźminie! Kąpieli skóra się ściera. Rusz się. Wiedźmy. Dom wygląda na zamieszkany, ale skoro nie ma nikogo, rozejrzę się tu. Jest ciepły. Nie potrafię rozpoznać zapachu składników. Liber Ivonis. Księga potępiona przez kapitułę czarodziejów. Starte na proch kości. Uwagi o zastosowaniu łodyg krwawnika interesujące. Ściana ze składnikami do uroków, albo z trofeami. Złamana na pół strzała. Pewnie ma przynosić pecha strzelcowi.
gałązka winorośli. Może ma zapewnić dobre plony, albo przeciwnie. Ta lalka wygląda jak komponent klątwy. Jedwabna chustka z monogramem DF. Jeśli należała do Dafne, mógłbym jej użyć do złamania zaklęcia. Zwykle odwiedzają mnie tylko dzikie koty. A tu proszę. Gość z dalekich stron. Czego szukasz w moim domu? Już to znalazłem. Czyżbyś chciał odczarować zaklętą w drzewo dziewczynę? A jeśli tak, to co? To powiem, że ci się to nie uda. Nie czytasz baśni? Nawet wiedźmie z rysiej skały nie jest łatwo przezwyciężyć moc tęsknoty i siłę miłości. Co się stało z rycerzem, który przyjechał cię zabić? Z Garetem? Dosyć szybko zmienił zdanie. Konkretnie przełom nastąpił po naszej pierwszej wspólnej nocy. Został u mnie dosyć długo. Potem dopadły go wyrzuty sumienia i postanowił wrócić do tej swojej dziewczyny. Ale wiesz, że nigdy do niej nie dotarł. Po drodze przydarzył mu się tragiczny wypadek. Miałaś coś wspólnego z tym wypadkiem? Oczywiście. Jak mogłam oddać innej kobiecie mężczyznę, który należał do mnie? A gdybym tak poprosił cię o zdjęcie uroku? Garrett dostał to, na co sobie zasłużył. A to, co stało się z jego dziewczyną, to nie moja wina. Nawet jeżeli nie ty ją przeklełaś, to możesz jej pomóc. Pewnie mogę, ale dlaczego miałabym to zrobić? Ukorzę się przed tobą tak, jak miał się ukorzyć Garrett z baśni. Proszę cię o pomoc. Odczaruj zaklętą w drzewo Dafne. Obserwowałam cię, gdy wszedłeś do mojego domu i myślałam sobie, ten człowiek nie chyli głowy przed nikim. Wstań z kolan. Nikt, nawet ja, nie jest w stanie przywrócić dziewczynie straconych lat i wymazać cierpienia, którego doświadczyła. Nie przywrócimy jej do życia, ale powiem ci, jak sprawić, by odeszła w pokoju. Jednak moja pomoc będzie miała cenę. Chcę dostać kosmyk twoich włosów. Skąd mam wiedzieć, że nie wykorzystasz go do rzucenia na mnie uroku? Potrzebuję go do zaklęcia, które ukryje mnie przed twoim wzrokiem, w razie gdybyś chciał mnie jeszcze kiedyś nękać. I do niczego więcej. Obiecuję. Nie musisz się obawiać. Ja zawsze dotrzymuję słowa. Zaufam ci. Możesz wziąć pukiel moich włosów. Dobrze. Co mam zrobić? Musisz przekonać dziewczynę, że jej ukochany chciał do niej wrócić, ale już nie żyje. Zabierz ze sobą jej jedwabną chustkę i fragment szczątków Garetta. Jego szkielet bieleje w jaskini pod tą skałą. Niech chustkę i szczątki strawi ogień. I pamiętaj, że twoje intencje muszą być czyste. Zrozumiałeś? Tak. Dziękuję za wskazówki. Proszę. I żegnaj. Gdy stąd odejdziesz, już nigdy się nie zobaczymy.
płyty pancerza rycerskiego i kości szkieletu. Czyżbym znalazł szczątki Gareta? Ciekawe, co rozerwa zbroję. Trzeba wrócić do drzewa i złamać z wysokości. No i co? Spotkałeś wiedźmę? Czego się dowiedziałeś? Wiedźma nie jest taka straszna, jak ją malują. Owszem, zadzierała nosa, ale znam bardziej wiedźmowate czarodziejki niż ona. Noż kurwa, dobrze, ale co z Dafne? Wiem, jak odczarować Dafnę. Muszę odprawić rytuał z wykorzystaniem jej chustki i kości Gareta. Ale z tym musimy zaczekać do odpowiedniej godziny. Wtedy rozpalę 4 ogniska z 4 stron świata i zacznę obrządek. Ogniska? W takim razie ja przydam się do czegoś. Będziesz przecież potrzebował drewna. Narąb ile możesz, a ja przygotuję wszystko inne. Drewno narąbane i ułożone w stosy. Co dalej? Teraz moja kolej. Muszę zapalić ogniska i przemówić do zaklętej w drzewo. Nie wiem, jak to się skończy, więc na wszelki wypadek trzymaj się z dala. A gdybyś zobaczył, że wyciągam miecz, najlepiej od razu uciekaj. Spójrz po raz ostatni na 4 strony świata. Od południa ani słowa. I ze wschodu nikt nie woła. Od północy martwa cisza. Na zachodzie wicher wyje. Przestań czekać. On nie żyje. Wysłuchaj mnie, zaklęta w drzewie. Nadszedł dzień twojego wyzwolenia. Oto chustka, którą dałaś w dowód miłości. Oto kość tego, którego obdarowałaś swoją miłością. Gareth. On już do mnie nie wróci. Nie. Nie wróci. Czy przestał mnie kochać? Nie pozostał mi wierny? Gareth do końca pozostał ci wierny. Na mnie już czas. Zbyt długo czekałam. Zbyt długo cierpiałam. Teraz chcę odejść. Żegnaj, panienko. Dziękuję ci, nieznajomy. I tobie, mój rycerzu. Dziękuję, że byłeś przy mnie i rozmawiałeś ze mną.
myślałem, że inaczej się to skończy, ale cóż, jak widać, nie mogliśmy przywrócić jej życia. Niestety, życie to nie bajka. Dobrze się spisałeś. Masz, to twoja zapłata. No i możesz też zatrzymać książkę. Dzięki. Bywaj. Bywaj, Wiedźminie. Muszę jakoś poukładać sobie to wszystko w głowie. Miałem szczęście, że się tu zjawiłem.